Dziś związane z bezpieczeństwem, ze szczytem NATO, z planami Światowe Dni Młodzieży w kwestii bezpieczeństwa. I to do kierunków działania dla polskich władz była zgoda. Oczywiście były pewne dyskusje, różnice w szczegółach, ale co do kierunków była zgoda. Chcemy wzmocnienia obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce, a w związku z tym wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Chcemy, żeby te wszystkie wydarzenia, które będą w Polsce miały miejsce, wielkie, światowe, najpierw szczyt NATO, potem Światowe Dni Młodzieży, żeby one przebiegły spokojnie, bezpiecznie i pięknie i żeby był ten czas dobrą wizytówką naszego kraju. Cieszę się, że w tym zakresie jesteśmy zgodni, bo to pokazuje, że można rozmawiać. A to jest najważniejsze. Można rozmawiać nawet wtedy, kiedy są różnice w poglądach. Jest tutaj dzisiaj także z nami pan marszałek województwa, pan Adam Jarubas. Jak państwo wiecie, inna opcja polityczna niż ja, ta, z której ja się wywodzę. A jednak rozmawiamy, mimo tego, że nie we wszystkich sprawach się zgadzamy, ale dyskusja jest potrzebna. I za to panu marszałkowi też dziękuję, że do tej rozmowy zawsze jest gotowy. Szanowni Państwo, dziękuję za to niezwykle gościnne przyjęcie tutaj w Busku, na ziemi świętokrzyskiej, na Ponidziu, w miejscach, które zawsze znaczyły tą najlepszą polską historię. Tutaj w Busku i w okolicach toczyły się walki powstania styczniowego. Ludzie pomagali powstańcom, walczyli w ich szeregach. To Busku przecież odebrano prawa miejskie za aktywność, za udział w powstaniu, za pomoc powstańcom. To tutaj w czasie II wojny światowej działały potężne oddziały partyzanckie, Armii Krajowej, batalionów chłopskich. To tutaj zawsze biło to patriotyczne serce. To jest właśnie ta piękna Polska. Nie tylko piękna ze względu na jej niezwykłe walory krajobrazowe. Nie tylko piękna dlatego, że jest miejscem niezwykle wciąż czystego środowiska i pod tym względem zrównoważonego rozwoju. Nie tylko dlatego, że jest zadbana dzięki staraniu tych, którzy stanowią władze lokalne, ale także dlatego, że ta miłość do ziemi i do ojczyzny jest w sercach wszystkich tutejszych mieszkańców. I wierzę w to, że robi wrażenie także na wszystkich tych, którzy przybywają. Dlatego Busko jest takim miejscem, gdzie się chętnie wraca. Wiem o tym, bo z uroków tutejszych sanatoriów korzystali także moi bliscy członkowie mojej rodziny i wiem, że wspominali te pobyty zawsze z wielkim sentymentem. Nie tylko jako dobre leczenie, bo to było tutaj zawsze na najwyższym poziomie i niezwykle się o to starano, ale także o takie miejsce, gdzie są ludzie ciepli, dobrzy i gdzie jest po prostu miło spędzić czas. Dziękuję za to, bo to nie tylko ostatni czas, ale to całe lata trwania tutejszego sanatorium, tutejszej lecznicy. Tak jak powiedziałem, ten budynek zdrojowy zaprojektowany przez włoskiego architekta Marconiego to już 180 lat, jak istnieją te łazienki. A nie wiem, czy państwo wiecie, ale najstarszy wpis dotyczący kąpieli solankowej pochodzi z 1393 roku. W księdze klasztornej jest zapisane, że z kąpieli solankowej korzystała święta królowa Jadwiga w 1393 roku, więc tradycja tych kąpieli w Busku jest bardzo długa. Ale dzisiejsze Busko to także właśnie troska o ten zrównoważony rozwój. Ten zrównoważony rozwój, który jest sprawą niezwykle ważną, bo on oznacza także rozwinięcie gospodarcze terenów Polski, tych, które do tej pory były zaniedbane, tych, które dzisiaj znajdują się w gorszej sytuacji niż inne miejsca. Jest ich niestety cały czas sporo. Akurat może nie chcemy, żeby w Busku był lokowany wielki przemysł. Niech Busko pozostanie tym miejscem, do czego jest stworzone, a więc do tego, by dawać ludziom zdrowie, by były tutaj dobre warunki i czyste powietrze. Ale województwo świętokrzyskie chcemy, żeby odtwarzało się pod względem uprzemysłowania.